więc, generałowie, zawsze kiedy próbuję podbić ninjago, ten przeklęty zielony ninja mi przeszkadza. Słuchajcie, kim są ci super ninja. Ilekroć tylko wymyślę coś nowego, i tak przegrywam. Generale numer jeden, chcesz być poddanym, czy jednak dowódcą? Dowódcą? Jak śmiesz! Demisja! No więc obiecałem zielonemu ninja, że wrócę z czymś wielkim, czymś takim przepysznie podłym. Przepraszam, panie. W końcu, przeszkadzasz! Przepraszam, przygotowaliśmy takie coś. Pokaż no! Mój skarb! Skąd leci ta miła muzyczka? Hej, patrzcie tam! Mistrz Wu wrócił! Witajcie, uczniowie! Mistrz Wu! Hej, widziałeś, jak zlaliśmy Garmadona? Rozgromiliśmy go! Ba, ba, ba! Widziałem walkę! Widziałem odwrót Garmadona! Nie pokonaliście go jednak! Co? Nie pokonacie naprawdę Garmadona, dopóki nie spojrzycie na rzeczy z innej perspektywy. Macie w sobie moc, by wygrać tę bitwę bez walki. Gdy zaczniecie wykorzystywać umysł, przestaniecie potrzebować mechów. Neo, potrafisz tworzyć wodę z niczego. Wow! Ty, Kai, ogień. Wow! Jay, błyskawice! Mega ninjowo! Cole, ziemię. Fajnie! Też się obracam. A Zane, lód. Lód to cud. Wasze nazwy pochodzą od waszych mocy żywiołów. A co ze mną? Czym ja jestem? Lloyd, twoja moc jest najważniejsza ze wszystkich. Okej, mów dalej. Twoim żywiołem jest zieleń. Że co? Lloyd. Nie mogę być złotem? Nie. Wiatr jest wolny. Mogę być wiatrem? Wystarczy. Lloyd, chodź ze mną, musimy porozmawiać. A reszta ćwiczyć z Spinjitsu. Mistrzu, nie rozumiesz. Broń nie rozwiąże twego problemu. Sam posiadam w dojo każdy jej rodzaj. Małą broń, dużą broń, ostrą broń, tępą broń, nawet broń ostateczną. I czemu o tym nie mówiłeś? W niewłaściwych rękach broń ostateczna może zgubić ninjago. To oddaj ją w moje! Co za różnica, jak pokonamy Garmadona, skoro pokonamy? Również czuję odpowiedzialność za losy ninjago. Nie zawsze jednak będę mógł was uczyć. Czemu? Bo jestem bardzo, bardzo stary. O. Dlatego też musisz poprowadzić drużynę ninja, obierając jednak przy tym inną ścieżkę niż dotąd. Ścieżkę, którą kroczyć może tylko syn Garmadona. Nieważne, jak trudna będzie. Szczerze, mógłbym przestać być zielonym ninja, gdybym mógł tak też przestać być synem Garmadona. Z pewnością mamy dziś piękny dzień, ale jeśli jesteście na plaży dzień po ataku Garmadona, może jednak warto przemyśleć życiowe wybory. Hej, zielony! Wróciłem! I zobacz, co ze sobą mam! Dalej! Atakują plażę! Trzeba ocalić tych ludzi! Wykrywam w okolicy grupę wrogów. Plus cywili i dwóch ninja. To my, Zane. Więc analiza się zgadza. Czy Garmadon nie ma innych miast do pokojów? Niby strach, ale i jaki trening! Garmadon, znowu! Thank you.
A więc, generałowie, zawsze kiedy próbuję podbić ninjago, ten przeklęty zielony ninja mi przeszkadza. Słuchajcie, kim są ci super ninja. Ilekroć tylko wymyślę coś nowego, i tak przegrywam. Generale numer jeden, chcesz być poddanym, czy jednak dowódcą? Dowódcą? Jak śmiesz! Dymisja! No więc obiecałem zielonemu ninja, że wrócę z czymś wielkim, czymś takim przepysznie podłym. Przepraszam, panie. W końcu przeszkadzasz! Przepraszam, przygotowaliśmy takie coś. Pokaż no! Mój skarb! Skąd leci ta miła muzyczka? Hej, patrzcie tam! Mistrz Wu wrócił! Witajcie, uczniowie! Mistrz Wu! Hej, widziałeś, jak zlaliśmy Garmadona? Rozgromiliśmy go! Ba, ba, ba! Widziałem walkę! Widziałem odwrót Garmadona! Nie pokonaliście go jednak! Co? Nie pokonacie naprawdę Garmadona, dopóki nie spojrzycie na rzeczy z innej perspektywy. Macie w sobie moc, by wygrać tę bitwę bez walki. Gdy zaczniecie wykorzystywać umysł, przestaniecie potrzebować mechów. Neo, potrafisz tworzyć wodę z niczego. Wow! Ty, Kai, ogień. Wow! Jay, błyskawice! Mega ninjowo! Koi, ziemię. Fajnie! Też się obracam. A Zane, lód. Lód to cud. Wasze nazwy pochodzą od waszych mocy żywiołów. A co ze mną? Czym ja jestem? Lloyd, twoja moc jest najważniejsza ze wszystkich. Okej, mów dalej. Twoim żywiołem jest zieleń. Że co? Lloyd. Nie mogę być złotem? Nie. Wiatr jest wolny. Mogę być wiatrem? Wystarczy. Lloyd, chodź ze mną, musimy porozmawiać. A reszta ćwiczyć z Spinjitsu. Mistrzu, nie rozumiesz. Broń nie rozwiąże twego problemu. Sam posiadam w dojo każdy jej rodzaj. Małą broń, dużą broń, ostrą broń, tępą broń, nawet broń ostateczną. I czemu o tym nie mówiłeś? W niewłaściwych rękach broń ostateczna może zgubić ninjago. To oddaj ją w moje! Co za różnica, jak pokonamy Garmadona, skoro pokonamy? Również czuję odpowiedzialność za losy ninjago. Nie zawsze jednak będę mógł was uczyć. Czemu? Bo jestem bardzo, bardzo stary. O. Dlatego też musisz poprowadzić drużynę ninja, obierając jednak przy tym inną ścieżkę niż dotąd. Ścieżkę, którą kroczyć może tylko syn Garmadona. Nieważne, jak trudna będzie. Szczerze, mógłbym przestać być zielonym ninja, gdybym mógł tak też przestać być synem Garmadona. Z pewnością mamy dziś piękny dzień, ale jeśli jesteście na plaży dzień po ataku Garmadona, może jednak warto przemyśleć życiowe wybory. Hej, zielony! Wróciłem! I zobacz, co ze sobą mam! Dalej! Atakują plażę! Trzeba ocalić tych ludzi! Wykrywam w okolicy grupę wrogów. Plus cywili i dwóch ninja. O my, Zane. Więc analiza się zgadza. Czy Garmadon nie ma innych miast do podboju? Niby strach, ale i jak strach! To nie są najwyraźniej mamy na drodze barykadę. No co ty? Trzeba będzie jakoś przejść górą. Thank you.
Znaczy sam lód? Jeśli ja to nie wiem, to nie zaprogramowano mi pychy, ale sądzę, że mogę wesprzeć nasze. Strzelaj, Blackfusie! W życiu chodzi o balans. Tak uczy mistrz łów. Coś nie tak? Czyżby wasze plany wzięły? Niech to ja cię zapleszczę! Lepiej się nie zbliżać. Jakby z wrzątku wylazł. Thank you.
się pani? Czemu ktoś czegoś nie zrobi z tym ogniem? Trzeba to najpierw napełnić wodą. Gasiliście ogień! No o czym ja mam teraz krzyczeć? To zaraz za tym mostem! Może lepiej przestać mówić o odległości. Thank you.
najwyraźniej zamknęli bramę, by powstrzymać siły Garmadona. Naprawdę świetnie im to wyszło. Potrzebne będzie coś, czym to odkryć. Niczego nie boję. Thank you.
dokładnie rzecz biorąc? Po prostu tam dojdźmy, okej? Bez pośpiechu, Nia! Wiemy, gdzie znajduje się Garmadon. Zmierzamy na miejsce. Poza mrówkami, znaczy ludźmi.